Cześć wszystkim, z tej strony Michał, witajcie na kanale Kocki Zapałem. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek o sortowaniu elementów. Na wstępie przepraszam za swój głos, ale jestem obecnie lekko przyziębiony i mam nadzieję, że dotrwam do końca tego odcinka. Dlatego już nie przedłużając przejdźmy do tematu głównego, czyli do sortowania. Bardzo często w komentarzach pod filmami pytacie się mnie, jak mam posortowane elementy. No i w końcu postanowiłem się za to zabrać. Na początku może pokażę wam, jak to obecnie u mnie wygląda. Tak jak widzicie na moim biurku znajdują się trzy rodzaje szufladek. I docelowo chciałbym, aby cała ta, nazwijmy to, ściana szufladek była jednego rodzaju. No i tu z pomocą przychodzi firma Huawei.com, która wysłała mi komplet trzech różnych rodzajów szufladek. Ja je sobie teraz szybko rozpakuję i wrócę do Was za chwilę, gdy będę miał już wszystko gotowe. Two hours later. Szufladki są już rozfoliowane, no i teraz tak naprawdę zaczyna się cała logistyczna zabawa, bo muszę sobie dobrze rozplanować, które elementy pójdą do którego rodzaju szufladek, także ja to teraz zrobię na time time-lapse i opowiem Wam troszeczkę o tym, jakiego systemu używam. Podstawowa rzecz to taka, że ja sortuję ze względu na rodzaj elementów, a nie na jego kolor. Oczywiście, jeżeli danego elementu mam naprawdę sporo, no to wtedy zaczynam dopiero bawić się na sortowanie kolorami, tak jak w przypadku plate'ów których mam na tyle dużo, że muszę je sobie też podzielić kolorami, bo gdybym zmieszał je wszystkie razem, no to po pierwsze zajęłyby jakąś ogromną szufladkę, a po drugie dużo ciężej byłoby mi się w tym odnaleźć. I jeśli natomiast jakichś elementów mam dużo mniej, no to wtedy oczywiście sortuję tylko i wyłącznie ze względu na rodzaj. Tak jak wspominałem wcześniej, zawsze przy zakupie nowych szufladek zaczyna się taka logistyczna zabawa, no bo niektóre elementy trzeba przerzucić z jednej większej szufladki do kilku mniejszych albo z kilku mniejszych do jednej większej w zależności od tego, jak chcę mieć to poustawiane, ale jest przy tym naprawdę sporo rozkminy, bo to jak sobie ustawię taką ścianę z szufladkami, potem będzie miało wpływ na to, jak wygodnie będzie mi się budowało. Oczywiście później będę mógł sobie gdzieś tam pozmieniać ustawienia danych szufladek, ale oczywiście fajnie mieć od początku dobrze to wszystko ułożone. Nie będę Wam pokazywał całego procesu sortowania, bo byście się zanudzili, dlatego przejdźmy do tego, jak finalnie udało się to wszystko poukładać. Przygotowałem kilka przykładów elementów, aby pokazać Wam, jak to wszystko sobie pogrupowałem. Na początku mamy elementy oraz akcesoria do figurek, je warto trzymać obok siebie, tak aby przy montażu jakichś figurek do makiet wszystko było pod ręką. Dalej mamy plejty, tak jak wspominałem wcześniej, posortowałem je sobie według cieni. To po pierwsze ułatwia budowanie, a po drugie nie oszukujmy się, bardzo fajnie wygląda. No i na koniec mam też przykłady takich elementów, których nie posortowałem kolorami, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie mam ich aż tak dużo, aby rozdzielać je na osobne szufladki. Tutaj mamy chociażby brakety, są też briki do snota, no i tutaj posortowałem, posortowałem je ze względu na rodzaje. Podobnie zresztą z roślinami bardzo się cieszę, że w końcu udało mi się te rośliny fajnie posortować do szufladek, jakie mam pod ręką, bo często przydają się przy różnych makietach. No i teraz to wszystko musi trafić na swoje miejsce, także dajcie mi chwilkę i zaraz pokażę Wam, jak wygląda już gotowa ścianka. One eternity later. Wszystkie szufladki są już na swoich miejscach. Starałem się tak to poukładać, aby na przykład brązowe taile były obok brązowych plateów, szare obok szarych, białe obok białych, round plate obok round tile, wszystkie briki ze snotem w jednym rzędzie i itd., 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 tak dalej, tak dalej. aby po prostu było mi wygodnie podczas budowania. Możliwe, że w przyszłości gdzieś tam zmienię lokalizację niektórych z tych szufladek, ale ten moment jestem zadowolony, jak to ostatecznie wyszło. I o samych szufladkach schowaj jeszcze Wam opowiem na koniec tego odcinka, bo razem z ich producentem przygotowaliśmy dla Was małą niespodziankę, ale teraz zajmiemy się Kolejnymi rodzajami szufladek, które używam, na biurku zostawiłem sobie jeden rząd takiej średniej wielkości szufladek OKT. Tutaj trzymam takie elementy, które na razie jeszcze nie sortuję na te mniejsze szufladki. Są tutaj chociażby duże taile. Mam też jumpery, różnego rodzaju slopy. No i na samym dole bodajże round. Briki. Na razie są w tych szufladkach, ale docelowo będę chciał je też rozparcelować do szufladek z choweką, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Na razie całkiem wygodnie trzyma się mi te elementy w tych właśnie szufladkach. Zdecydowaną większość szufladek o katę trzymam, natomiast w regale, który znajduje się za mną, mam tutaj swoją kolekcję roślin, zaczynając od zielonych liści, następnie są ciemnozielone, różnego rodzaju kolorowe liście, niżej są chyba białe. Tutaj obok są też palmowe, czy też chociażby listki w różnych kolorach, które świetnie nadają się do różnego rodzaju roślin. Mam też pokaźną kolekcję oliwkowych kończynek. No, i przy okazji umieściłem sobie też tu tutaj jakieś takie duże akcje do figurek, jak chociażby beczki czy skrzynki. No i całą kolekcję zwierząt, chociaż te zwierzęta będę musiał przepakować chyba do jakichś większe szufladki. No i te szufladki OKT całkiem dobrze nadają się też do trzymania figurek. Tutaj mamy falkonów. Niżej są inne figurki średniowieczne, jeszcze niżej Imperialni żołnierze, a obok trzymam sobie figurki ze Star Warsów. Generalnie plan jest taki, aby też drugi regał zapełnić tymi szufladkami. Na razie są tutaj różnego rodzaju pojemniki, o których opowiem wam zaraz, a teraz przejdziemy do największych szufladek w mojej kolekcji a są nimi te produkowane przez firmę Contour, które możecie znaleźć chociażby w Castramie. Dostępnych jest kilka modeli, ja mam akurat te, które mają po 8 szuflad i trzymam w nich elementy, których mam zdecydowanie najwięcej i które zapchałyby pozostałe szufladki, czyli briki i plejty. Tutaj też starałem się to wszystko tak pokładać, aby pasowało do siebie kolorystycznie, no i na przykład piaskowe plejty są obok piaskowych brików, niżej mamy brązowe plejty obok brązowych brików i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie ze wszystkimi kolorami się tak udało, bo... Nie miałem ich aż tak dużo, dlatego w jednym z rzędów zostało trochę miejsca i na samym dole umieściłem swoją pokaźną kolekcję cegiełek, a jeszcze niżej briki 1 na 1 Tak jak wspominałem, te szufladki idealnie nadają się do elementów, których macie naprawdę dużo, albo do takich, które przez swoją wielkość nie zmieściłyby się do tych mniejszych szufladek. No i skoro wszystkie rodzaje szuflad mamy już obganane, to teraz przejdźmy do pozostałych pojemników. W moim przypadku takie pojemniki pełnią różne funkcje. Na przykład te po lewej mają w sobie elementy do makiet z Johnem Tanderem w roli głównej. Ja je sobie przygotowałem jeszcze przed startem budowy świątyni Anubisa i umieściłem tutaj elementy czy też akcesoria do figurek, a nawet całe figurki, które przydadzą mi się do budowania właśnie makiet z naszym dzielnym poszukiwaczem Przygód. Te środkowe natomiast są do tak zwanego wstępnego sortowania. Na górze widzicie chociażby wstępnie posortowane rośliny czy też figurki. A na dole taką dużą tackę, gdzie zrzucam elementy, gdy skończę jakąś makietę i kiedy nie mam czasu tego na szybko posortować, potem po prostu, gdy znajdę już czas, no to siadam i z takiej tacki powoli sortuję elementy do szufladek. Zarówno te polewe, jak i te środkowe są dostępne w IKEA i kosztują parę złotych. Natomiast te pojemniki po odkryłem dosyć niedawno podczas zakupów Pepco. one kosztowały chyba 15 zł za sztukę, no i tak jak widzicie, mają w sobie przezroczyste Przegródki, które co ciekawe się wyciąga, więc możecie daną przestrzeń sobie powiększyć. Ja na razie trzymam tutaj watchplatey, które docelowo za jakiś czas trafią do szufladek OKT, a te pojemniki zapewne wykorzystam do sortowania elementów do figurek. No i to chyba wszystkie rodzaje pojemników i szufladek, jakie używam, więc teraz możemy wrócić do tych schowaj.com. Tak jak wspominałem wcześniej, razem z choweką przygotowaliśmy dla Was akcję promocyjną i od dzisiaj, aż do 15 lipca z kodem rabatowym w wakacje dostajecie 8% rabatu na wszystkie produkty w sklepie. Do wyboru macie szufladki w trzech rozmiarach. Są komplety 32 małych szufladek, 16 średnich oraz 8 dużych. Do tego możecie wybierać w trzech rodzajach kolorów. Dostępne są białe, czarne i kolorowe. Ja osobiście polecam zestaw wszystkich trzech wielkości, bo Najbardziej opłaca się cenowo. Jeśli natomiast chodzi o moje wrażenia z używania tych szufladek, no to ja jestem jak najbardziej zadowolony. Używam ich już od ponad 3 lat i tak naprawdę nic poważnego się z nimi nie dzieje. Dalej działają tak samo jak na początku, ale nie ma się co dziwić, bo są naprawdę bardzo dobrze wykonane i mogę śmiało powiedzieć, że są to obecnie najlepsze tego typu szufladki na rynku i nie jest to chyba odosobniona opinia, bo wielu moich kolegów, którzy również ich używają,. Myślę, że na pewno mogą stwierdzić to samo. A ja dodatkowo należy pamiętać, że jest to polski produkt i warto wspierać polskich producentów, także ja serdecznie polecam kupowanie właśnie tych szufladek. Wszystkie potrzebne informacje oraz link do sklepu znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Jestem też ciekaw, jak wysortujecie klocki i jakich szufladek używacie, dlatego napiszcie o tym koniecznie w komentarzach. A ode mnie to już wszystko na dzisiaj. Za tydzień wracamy do Lego miasta, a za dwa tygodnie najprawdopodobniej zobaczymy co słychać u ulubionego Tendera. Także pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z moimi filmami. Pamiętajcie też o lajku pod tym filmem. Ja dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.